A co powiesz o tym? Części z was nie było, widzowie. Red Shire, mapa, która została wypuszczona, widzowie, w 2018 roku. W sensie została wypuszczona wcześniej, ale w takiej odsłonie została wypuszczona w 2018 roku po zmianach w patchu 1.8, w patchu graficznym. Tylko, że nie był to patch graficzny, on też zmieniał bardzo dużo innych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest największa zmiana na tej mapie, która była potrzebna już 4 lata temu. Ewidentnie po prostu nikt się tym nie zajmował, stąd zapomnieli może o tej mapie. Może tutaj po prostu nie było informacji na temat tego przejazdu, że ten przejazd jest tragiczny, że tutaj hataki cierpią na dojeździe i z jednej strony masz przejazd za darmo. Nie dostajesz żadnego damage'a, tutaj niestety jesteś jebany i czasami spadają nawet 2 czołgi albo 3, czasami nie możesz w ogóle przejechać do mordowni, jesteś wypychany i wtedy się kończy zabawa. To jest bardzo pomocne. To jest na pewno bardzo pomocne. Zobaczymy, jak to wpłynie na randomy. Zobaczymy, jak się zmieni meta. Nie będę ukrywał, że może powstać kolejny problem, bo... Hey, wake up. User disconnected from your channel. Może powstać kolejny problem, taki natury, że tutaj czołgi będą grały na cooldownie i będą czekać na wszystko, co będzie wyjeżdżało na płasko. Z drugiej strony masz możliwość dojechania bezpiecznie do mordowni, więc zobaczymy. Kolejny tunneling. Przepraszam, a tutaj nie masz tunnelingu? Tutaj nie masz tunnelingu? Przecież tu się nic nie zmienia, to nadal jest tunneling. Jak był, tak jest. Tylko po prostu z możliwością dojazdu do miejscówki. A jest jakieś info, czy przełęcz zmieniają, czy coś? Nie. A przełęcz wcale też nie jest taka, że z jednej strony dostajesz pierdyliardy damage'a na dojeździe. Ale są inne mapy. Wcale. To na pewno pomoże. Jeszcze wam pokażę, bo to są krótkie rzeczy. Części z was wczoraj nie było. Zmiany na mapie Lodowiec. Co zmienili na Lodowcu? Patrz. Patrz. A co, a z drugiej strony też takie coś dodadzą? Żeby te hataki były... O, ty, no zmienili. A zrobili coś z górką, że z drugiej strony też nie można strzelać? A, no to zejdź. Tutaj macie zmiany na Lakeville'u. To mnie bardzo ciekawi. Bo... Tak jak mówiłem już o tym wczoraj, prawdopodobnie południowy kap ma przekichane na Lakeville'u z dwóch względów. Masz gorszą dolinę do grania, o niebo gorszą dolinę masz do grania i masz gorsze city do grania. Północ ma lepszą dolinę, północ ma lepsze city, północ ma nawet lepsze przestrzały. Zmienienie tej pozycji to może być troszkę taki miecz obusieczny. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, czy to faktycznie będzie miało jakieś... odbicie na randomach. Z jednej strony się cieszę, z drugiej chciałbym jednak zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało w praniu. Zmian na tej mapie
na Kareli nie rozumiem totalnie, ale to sami obejrzyjcie i powiedzcie, co o tym sądzicie. I co ma zmienić ten kamień? I tak dostaniesz przestrzał i tak. To już zawsze. O tym mówiłem wczoraj, no dokładnie. Zawsze, zawsze ta strona dostaje przestrzał, to na kresie. Mówiłem o tym wczoraj, że zmiana tego kamyka i wydłużenie go o metr niczego nie zmieni, bo tutaj przeważnie dajesz jedną pestkę i ciągle będziesz dawał jedną pestkę. Tutaj musiałby być jakiś dół, tutaj musiałby być jakiś dół, żeby te czołgi mogły tam dojechać. Siema, choinka. Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich gorąco. Dobry wieczór. Najgorsze jest to, że ta, czekaj, Karelia to jest chyba jedna z pierwszych map, jakie były w grze w ogóle. No i od początku nie była jakaś mega super, a teraz jest mega gównem. No tak, ale chodzi o to, że nie wiem, oni usuwają bagno, a zostawiają taką Karelię, która potrzebuje totalnego reworka. To pokażę tak zaraz coś fajnego odnośnie tak bagna. Zaraz zobaczysz. Zaraz to zobaczysz. Dodają bagno? Nie do końca, ale zobaczysz. I tutaj moim zdaniem zmiana, poszerzenie tego budynku jest bardzo dobra, bo tutaj ludzie się często blokują i się wypychają. To jest straszne uzwierzęcenie. O ja pierdziele. Coś to te deki teraz tam będą... Nie jestem fanem tego przestrzału, który tam zrobili, to szybko wczoraj mówię. I tutaj się robi ciekawa historia, zaraz wam powiem czemu. Tutaj macie takie okienko, przez które możecie kontrolować górę, gdy ktoś się wychyla. Ono jest od samego początku na tej mapie, ten przestrzał wbrew pozorom nie jest jakoś często wykrywalny przez ludzi, którzy słabiej grają w giereczkę, bo sobie z niego nie zdają sprawy. Oczywiście ten przestrzał nie jest też... nie jest też 100% pewniakiem, dlatego że jak masz wyższy profil, to przez to okienko już strzelać nie możesz właśnie w ten podjazd znajdujący się tutaj na hatekach. I ten przestrzał znika nam, tak jak widzimy, po zmianach mapy, więc już nie będzie tak łatwo i przyjemnie tutaj robić pestek, za to z tego miejsca będzie można grać na to. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ogólnie uważam, że mapa Berlin jest niezbyt fajnie zdesignowana, jeżeli chodzi o wiele parametrów, wiele czynników, dlatego że ta woda jest tutaj zbędna, to wszystko powinno zostać wyrzucone, tutaj powinien być po prostu cały teren zabudowany i tyle. A, coś tam widziałem. I to mnie troszkę przeraża tutaj, co zostało zmienione, jesteś? A, oni busto usunęli chyba, z tego co pamiętam, prawda? Nie, patrz na to. Patrz na te zmiany terenu. Ja się, to zostało wszystko poszerzone, o ile dobrze widzę tutaj to. Tak. Został zmieniony teren, będziesz dalej od Hilla, przez co... Zmienienie tej górki nie dasz będziesz mógł prawdopodobnie stąd jakimiś czołgami, no tak, hurdownowymi robić damage na tym. To wszystko będzie się tutaj stakowało, no tak. I nie wiem, czy stąd nie będziesz mógł dobrze pestkować przez obniżenie terenu tutaj i wydłużenie tego podjazdu bardziej do prawej strony. To mnie troszkę martwi. No to mnie troszkę martwi, nie? Nie, na 100% te czołgi tam będą mogły grać na hulu. A co? I rozumiem, że z drugiej strony nie będzie takiej możliwości. Nie. No, typowe. No, jest to dość znacząca. I wiesz co jest najlepsze? Teraz górny kap jest szybciej na mordowni, górny kap ma lepszego heala. I co jeszcze ma lepszego górny kap? I górny kap ma boosta jeszcze, z tego co rozumiem. A dolny kap? No i tutaj nam dodali pomost. Dziękujemy za pomost przesunięty. Bardzo dziękujemy. Pójdę sobie na ryby. Ale łódki nie ma, to chujowo. Ja pierdzielę, to jest hit, co oni robią. Himmelsdorf? Ale jest... akurat zmiany map są na plus w większości. Zaraz ci pokażę czemu.
Nie, no, spotkaniówka, to... przesunięty kap, interesujące. Nie, to jest zajebista zmiana, bo w końcu nie będzie kapowanie. Ogółem murowanka tak, się zmienia. Tak. A gdzie są te budynki, które miały być zmienione? Poczekaj, zaraz ci pokażę. Moim zdaniem to też jest bardzo dobra zmiana na Himmelsdorfie z wielu czynników, dlatego że południowa strona posiada taki lej, w którym mogą się schować. Tylko północna strona tego leju nie posiadała. Moim zdaniem jak już takie coś robią, to powinni też zrobić takie coś, nie, że... Nie, zmiany są dobre. Tak, ale, ale mi chodzi o to, że z górnego kapa też powinieneś móc wjechać bez spota na Hilla. No tak. Bo z drugiej strony możesz wjechać i nie dostać bestii, a z tej strony jak wjeżdżasz, to możesz dostać pierwszy nawet. Nie ma co mówić o tych zmianach. Zmiany są dobre, zaraz pokażę wam największe zmiany, które zostały zaproponowane. Bo tak jak mieliśmy na lodowcu i na Redshire, podwyższenie terenu czy dodanie skałek na pewno ułatwi to granie czołgami ciężkimi na tych mapach. Tak, możemy się kłócić na perłowej rzece, czy to jest dobra zmiana, czy nie. Ja tutaj mi się wydaje, że może być bardzo niefajnie. Z drugiej strony muszę zobaczyć, czy faktycznie będzie tam przestrzał, czy nie, bo ciężko jest to wydedukować na tym filmiku. Ja na filmu spoko. Jakoś dużo to nie zmieni, ale zmiany na Himmelsdorfie okej, no. I teraz wam pokażę coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie. Mam pytanie, czy lubicie grać murowankę HTK-ami? Mówię na przykład o super HTK-ach, które nie mogą grać na wieżę. Meta na murowance wygląda tak, że południowy kap jedzie zawsze na linii 1-2, a północny kap jedzie zawsze do lasu i często się wymieniają stronami. Dlaczego? Dlatego, że po północnym kapie, z północnego kapa nie możecie grać linii 1-2, bo linia jest niezbalansowana. I teraz zobaczycie zmiany, które wpłyną wbrew pozorom bardzo pozytywnie na granie z czołgami super ciężkimi na tej mapie. Po pierwsze, dodanie budynków do jakiegokolwiek covera jest bardzo ważne. Czy tutaj chodziło o arty, czy o te deki snajpiące stąd. Ale nie tylko. Zobaczcie, jak zmienił się teren w tym miejscu. Macie więcej przestrzeni, więcej możliwości do grania super HTK-ami, do grania agresywnie TDK-ami na hulldown, do grania czołgami, nie wiem, tank destroyerami, które posiadają armor. Co chcecie. Zmienia się rozstaw budynków, zmienia się ukształtowanie terenu. Daje wam to dużo więcej możliwości do zagrania czymkolwiek w tym miejscu. Nie wiem, czy widzieliście. Została też zmniejszona ilość drzew i krzaków w tych miejscach, więc nie będzie już takiego typowego bushwankerowania, że stoicie sobie tutaj i strzelacie sobie bez spota czołgi na 150 metrów. Zobaczcie, jak bardzo dużo zostało wyniesionej roślinności z tych miejsc. No i automatycznie zostały też dodane domki po drugiej stronie, co mnie bardzo cieszy. Tutaj z kolei wyparowały krzaczki. To jest ta wersja bez domków, z tego co mi się wydaje, tak? Tak. Tutaj też ukształtowanie terenów zostało zmienione. W jednej i w drugiej odsłonie. Czyli wersja A z wersją B różni się w sumie też danymi domkami, ale ukształtowanie terenu będzie i tak zmienione. Tak? To tutaj zmieniony rozstaw. Nie ma takiego chyba wielkiego leja, tak jak był, czy jest? Więc
Nie wiem, którą wersję fajnie chciałbym zagrać obie, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że jakakolwiek zmienna mapie murowanka będzie zmienna. Lepszą.